No i wreszcie mamy to, praktycznie ostatni dzień tego sezonu i już przed nami, dokładnie jutro odbędzie się ogromny event, na którym musicie być, będę go streamował na tym kanale YouTube, więc zapraszam wieczorkiem. No i oczywiście zaraz mamy też nowy sezon, dokładnie powiem wam co zacznie się o której godzinie, bo każdy gracz Fortnite'a musi to wszystko wiedzieć, więc dzisiaj przygotowałem takie po prostu zestawienie wszystkich informacji, które musicie po prostu znać, jeśli gracie w Fortnite'a, więc koniecznie obejrzyjcie ten materiał cały, bo na pewno będzie warto, ale wy pamiętajcie, żeby strzelić teraz subika, łapeczkę w górę i wpisać kodik SEYKAMCA w sklepie, bo oczywiście wbijamy 83 subów, będę wdzięczny i pamiętajcie, żeby być totalnymi szefami i z moim kodzikiem kupić karnet bojowy, napiszcie co zrobicie, a ja poprzypinam serduszka, pamiętajcie, że Twitter, Instagram, wszystko w opisie, a jeśli nie macie składu na evencik, to wbijajcie na Discorda, bo tam już pierwsze osoby szukają całego składu na event, a my lecimy z tematem odcinka. Pierwsze co, pomówimy sobie troszkę o datach, o evencie, no i o tym, kiedy to się wszystko zacznie. Generalnie plan jest następujący. Jutro, czyli sobota, będzie evencik. Fortnite będzie działał do godziny około 22. O 22 równo zacznie się event. Oczywiście nie taki tryb specjalny. No i żeby tam wejść, będziemy mieli skład. Aczkolwiek jeśli ktoś składu nie będzie miał, będzie prawdopodobnie można dojść normalnie, po prostu solo na przykład, czy w dwójce, trójce znajomych. I po prostu dobierze wam osoby, które będzie wam brakowało. Event powinien być interaktywny, więc będzie po prostu prawdopodobnie sterować mechem albo coś robić, więc dlatego event wyjątkowo będzie w składach. Następnie o godzinie 22 prawdopodobnie event potrwa gdzieś te 15 minut, przynajmniej tak zlikowało PlayStation, a następnie event się skończy koło właśnie 22:15, no i po prostu serwery się wyłączą. Następnie będzie długa przerwa techniczna, no i będziemy musieli czekać do niedzieli. Serwery prawdopodobnie ruszą gdzieś tam w okolicach popołudnia w niedzielę, no i wtedy prawdopodobnie będzie już nowy sezon, czyli będzie to po prostu kilka godzin przerwy, cała noc praktycznie. No i generalnie chcę wam powiedzieć, że ja odpalam live'a oczywiście dzisiaj już i będziemy sobie lecieć do wieczora z live'ikiem. Tak, ja zapraszam serdecznie na ten kanał. W sobotę też odpalam wcześniej live'ika i robimy sobie cały streamek, tak naprawdę do końca eventu. I też kminimy teorię, także będziemy w nas na pewno teorię wszystkie kminić. I w niedzielę rano, około pewnie jakiejś 6, 7, 8 rano odpalam kolejnego streamka. No i czekamy na nowy sezon, także taki jest najbliższy plan. No i wy w niedzielę powinniście też móc grać, bo około gdzieś tam w tych godzinach popołudniowych, więc polecam wam sobie ogarnąć troszkę czasu, bo na pewno będzie ciekawie. Oczywiście pamiętajcie, że również serwery mogą zostać wywalone, także jeśli coś się zepsuje, no to będziemy musieli po prostu poczekać. Niestety, ale często właśnie, bo także jeśli serwery startowały gdzieś tam w weekend, no po prostu były duże problemy techniczne, no i Fortnite na przykład przesuwał start o kilka godzin na przykład, ale po prostu czekaliśmy w długiej kolejce. Oby tym razem tak nie było, aczkolwiek spodziewać możemy się wszystkiego. A odnośnie jeszcze samego evenciku, no to prawdopodobnie event będzie związany ze zderzaczem, z miśkiem, bo jak wiecie, misiek jest już cały złożony i również pojawił się ostatnio nowy trailer na Fortnite, gdzie mamy właśnie nowe skiny, które dzisiaj weszły do sklepu. Są to skiny eventowe, powiązane właśnie z tym eventem. No i oczywiście chodzi też o miśka. Prawdopodobnie ten misiek odegra największą rolę. No i tutaj generalnie pojawia się kilka różnych teorii, co może się wydarzyć. Jedną z takich teorii jest na przykład to, że po prostu będzie duża walka na przykład miśka i potwora, albo na przykład, że zderzacz właśnie wybuchnie, puści jakiś duży laser i następnie wysuszy całą wodę w Fortnite. Generalnie wiadomo, czy te przecieki są prawdziwe, czy nie, czy są to jakieś fejki, aczkolwiek warto o tym wspomnieć, że jedna z teorii mówi o tym, że właśnie cała woda z mapy zniknie, nowy sezon będzie powiązany z suszą. No i myślę, że to jest na pewno ciekawa teoria, szczególnie dlatego, że na przykład sezon trzeci rozdziału drugiego, jak wiecie, był powiązany z wodą i tam całą mapę mieliśmy zalaną. No i być może teraz się po prostu role odwrócą i jak wtedy mieliśmy cały sezon zalany wodą, to teraz będziemy mieli cały sezon bez wody. Również tam przecieki mówią o wulkanie oraz kilku innych rzeczach, więc temat na pewno jest ciekawy. No i musicie być na pewno starcie nowego sezonu, bo być może będzie to jeden z ciekawszych sezonów, więc osobiście ja mega czekam i już nie mogę się go doczekać. No i oczywiście jeszcze muszę wam powiedzieć o jednym przecieku, który wyciekł dużo za wcześnie i jest to związane z jedną z platform Fortnite. Właśnie jedna platforma wypuściła zdjęcie promocyjne oficjalne Fortnite'a. Takie coś często się zdarza niestety, albo dla nas właśnie stety. No i jest to oczywiście bus bojowy. Bus bojowy w takich motywach jak kiedyś, czyli takich OG, przynajmniej tak łączą to likarzy. Ale ja bym zwrócił na inną, tutaj na inny aspekt uwagę, czyli to, że na tym zdjęciu busa mamy takie niebo właśnie w stylu żółtym, w stylu takim pustynnym troszkę, takim właśnie gorącym. No i bardzo możliwe, że to właśnie nam troszeczkę potwierdza, no, że do gry wejdzie jakaś pustynia albo coś w tym stylu. Przecieki również mówiły o tym, że zmieni się na przykład strefa i będzie tak, kiedyś mieliśmy wodną strefę, gdzie była cała taka duża woda i mogliśmy w niej pływać jako strefa. Tutaj na przykład moglibyśmy mieć strefę w wypadku na przykład, że będzie po prostu jakaś ognista strefa, że jakieś gorące powietrze. No i przynajmniej tak przedstawiały to liki, aczkolwiek tak jak mówię, są to tylko teorie. Ale również musimy sobie powiedzieć o karnecie. Prawdopodobnie jeśli Fortnite nie zmieni nic w karnecie, to będziemy mieli następujące rzeczy.
rzeczy. Jak wiecie, ostatnio Misiek wszedł do ekipy Fortnite, no i to nam potwierdza, bo dokładnie w tym przecieku, o którym wam mówiłem jakiś tydzień, dwa temu, co będzie w karnecie, to ten Misiek również był w ekipie. No i tutaj w karnecie, jeśli Fortnite nic nie zmieni, będziemy mieli takie skiny jak Darth Vader, który będzie ze współpracy z Star Warsami oczywiście, i będzie on po prostu do wbicia levela przez wbijanie sobie tutaj karnetów poziomu. Następnie będziemy mieli skina Nintendo, który również będzie za wbicie setnego levela karnetu. Następnie będziemy mieli skina, który będzie do customizowania, czyli coś w stylu teraz obecnego właśnie Killoffa, że na przykład Mai, którą kiedyś mieliśmy, czyli coś tam będziemy robić jakieś zadania, wykonywać jakieś może questy, zbierać jakieś rzeczy i odblokować będziemy do niego mogli style, czyli pewnie tak jak u Mai. Kolejny skin, który będziemy mieli, to jest Indiana Jones, który będzie ukrytym skinem z karnetu, czyli będzie on gdzieś tam w połowie sezonu do odblokowania wraz z innymi rzeczami jak Killoff, jakaś tam lotnia, więc naprawdę zapowiada się ciekawie. No i jeszcze mówi się o kolejnych skinach, na przykład jeden skin dziewczyna z różowymi włosami, która też powinna znaleźć się w karnecie, aczkolwiek o tym się nie mówi, że jeden skin nie jest jeszcze dodany, no i tam właśnie jest zdjęcie zastępcze i ten ziomeczek w masce podobno ma nie znaleźć się w karnecie, tylko jest on po prostu zastępczy dodany, więc na pewno karnet zapowiada się ciekawie. No i już w niedzielę poznamy dokładnie, czy ten karnet serio będzie taki, czy nie. Tutaj moi widzowie zwrócili mi jakiś czas temu uwagę, że bardzo możliwe, że karnet będzie jednak inny z tego powodu, że Fortnite po tym wycieku będzie chciał po prostu zmienić karnet i zrobić niespodziankę. Czy to prawda? Generalnie tak, Fortnite może coś takiego uczynić, ale moim osobistym zdaniem jest na to naprawdę mała szansa. Ewentualnie zmienią jakieś poszczególne skiny, no bo wątpię, żeby Fortnite w ciągu 2 tygodni zdążył przygotować kolejny nowy karnet. Wydaje mi się, że jest to za mało czasu, aczkolwiek oczywiście Epic Games znowu można zaskoczyć. I jako ciekawostkę chcę wam jeszcze dodać, że temat jest aktualny z komiksami Fortnite. Realnie przejrzyjcie materiał, jeśli ktoś nie widział, to link w opisie, gdzie będziecie mogli zdobyć 2 darmowe skiny i dodatkowe kilka rzeczy z kodów Fortnite, jak to możliwe, bo teraz będą wchodzić już komiksy Marvela do Fortnite'a i wejdą one 8 czerwca. I mówię tylko dlatego o tym, że wczoraj już wyciekł pierwszy skin i już pierwsze kody. Generalnie nie wiem, jak to możliwe, ale podobno niektórzy już mają kody na te skiny, nie wiem, czy da się je aktywować, ale nowym skinem podobno, który trafi 8 czerwca do komiksów Fortnite, będzie Spider-Man. Więc jak widzicie, moje linki znowu się sprawdzi, bo ostatnio mówiłem, że nie to skin powiązany z Spider-Manem, więc na pewno ciekawie. Generalnie komiksy możecie już kupować, są one z tego co widziałem dostępne do ściągnięcia, kosztują około 20 zł, a czy polecam, to oczywiście już zależy od was. Oczywiście przy zakupie takiego komiksu dostajecie komiks, a w nim dostajecie kod. Też pamiętajcie o tym, że to jest fajna jednak okazja, żeby te skiny na przykład dostać właśnie za darmo. No po prostu kupujecie sobie komiks, czytacie go, no i macie skinka, więc spoko deal. I też wiem, że na przykład w mojej community dużo osób takie komiksy kupuje, bo już wiem, że zamawiacie, więc fajnie. No i też pewnie niektórzy będą u mnie na streamach rozdawać na przykład takie kody, jak to było kiedyś z DC, więc po prostu wbijajcie na Discorda, śledźcie mój kanał, bo ja też być może dostanę od widzów jakieś kody, żeby rozlosować, bo przy poprzednich właśnie tak naprawdę komiksach rozlosowaliśmy chyba ponad 20 kodów na różne rzeczy, nawet na skiny, więc na pewno będzie na co czekać. A wy, drodzy widzowie, pamiętajcie, jeśli nie widzieliście poprzednich materiałów, to wbijajcie odnośnie karnetu, odnośnie sezonu i kilku innych rzeczy, czy nawet samych komiksów Marvela. A ja wam mega dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, żeby strzelić suba, łapkę w górę i wpisać kod SEIKAMSAR w sklepie i z tym kodem kupić oczywiście karnecik. No i że wam miłego dzionka, wbijajcie na streamy na tym kanale YouTube, bo naprawdę warto. Trzymajcie się, siema!